dumping. I po prostu jak wytnie konkurencję, to podniesie ceny, z tym, że no na szczęście to jest akurat rynek z małymi barierami wejścia, znaczy wystarczy samochód, nawigacja i można już jeździć. Nie tak dawno remontowano, cieszyliśmy się wszyscy, że wróciły tam ekspresy, które jeżdżą z zupełnie przyzwoitą prędkością i teraz się okazuje, że linia, jakiś inny odcinek, znowu będzie remontowany. Będzie remontowany 2 lata i pociągi do Poznania będą jeździły przez drogę objazdową. Czas przejazdu zwiększy się o godzinę, natomiast w sumie te wszystkie prace modernizacyjne skrócą w przyszłości czas przejazdu między Warszawą a Poznaniem o kilka minut, więc mam jako zwykły szary obywatel, który korzysta z kolei i życzy kolei jak najlepiej, no mam wielkie zastrzeżenia do tego, co działo się na kolei przez ostatnie lata, bowiem te remonty bardzo często przekraczają czas budowy linii. Ja kiedyś u pana, panie redaktorze, powiedziałem, że premier Kwiatkowski przed wojną zbudował linię kolejową Warszawa-Radom w 21 miesięcy. Nawet w czasach poprzedniego systemu centralną magistralę kolejową, najnowocześniejszą linię kolejową w Polsce do tej pory, budowano 4 lata chyba. A tutaj mamy czas przy ewolucji techniki i tak dalej, no niesamowicie długi. No muszą i to mnie dziwi, Na pewno ma to jakieś swoje uzasadnienie, jestem przekonany. Obiektywne przesłanki muszą jakieś istnieć. To jest normalne. To jest oczywiste. Pani Anna Makowiecka-Gaca? Bardzo dużo w tym kontekście na tych pieniędzy wciąż nie jest wydawanych na tą infrastrukturę kolejową i przygotowanie... Kolej i wydawanie pieniędzy europejskich na kolej zawsze było naszym problemem. Tak, tak. I to widać, że niestety pomimo minionych lat, o ile można powiedzieć, że Gdaka już no jakoś tam weszła... Gdaka, czyli CIOD dróg. CIOD dróg, tak. Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad. Krajowych i Autostrad. Tak. No, to rzeczywiście już jakieś osiągnęła momentum kompetencyjne, w sensie uruchamiania tych przetargów. Pewnie zawiłości są różne w realizacji i w tych relacjach. Natomiast widać, że no niestety po stronie tej infrastruktury kolejowej nadal ten impas istnieje. No i to jest... muszą, jak panowie powiedzieli, jakieś obiektywne przesłanki istnieć. Potem. Co panią dziwi? Co mnie dziwi? W zasadzie nie wiem, czy mnie to dziwi, natomiast tak do węgla chciałabym mimo wszystko. Węgla? Proszę bardzo. Dawno o węglu nie rozmawialiśmy, a ostatnio nawet pojawiło się parę powodów. Proszę. Związkowcy wracają do negocjacji płacowych. I do odmrożenia zamrożonych czternastek. Tak? Powstaje komitet, sztab, jakkolwiek nazwać, monitorujący funkcjonowanie zarządu, gdzie minister Tobiszewski jest oddelegowany w sposób aktywny do działania w tymże. W zasadzie może nie powinno już dziwić, ale mimo wszystko dziwi, w jaki sposób spółka prawa handlowego, gdzie są organy tejże spółki, co robi zarząd, jaka jest jego odpowiedzialność, co robi rada nadzorcza, jaka jest jego odpowiedzialność, tak mimo wszystko... Ale nie rozumiem, dlaczego pani teraz wzywa tutaj zarządy i rady? No bo jeżeli jest delegowany przedstawiciel ministerstwa, minister, do... de facto uczestnictwa w procesie decyzyjnym, jest to naturalny sposób zwolnienia z odpowiedzialności organów spółek, które w sposób zgodny z prawem mają swoją delegację uprawnień i są również nadzorowane w sposób również jednoznacznie określony. Ale po co zwoływać zarząd czy radę, która musiałaby robić przerwy, dzwonić do ministra, pytać, jak można tego ministra dokooptować, czy zaprosić, czy wspólnie z nim się spotkać i w ramach tego spotkania omówić sprawę, podjąć decyzję, skrócić okres niepewności. Następnego dnia rano ciotka powiedziała: całą noc nie spałam. I powrót do języka
był jakby powrotem do lat, które spędziła w Rosji. Powrotem do tego okresu życia, który nosiła zamknięty gdzieś w głębi serca. Do historii, której nie opowiadała, bo bała się nie tyle ją obnażyć, co ośmieszyć. I tak nikt by jej nie uwierzył. A zresztą historia była zbyt odległa. Tymczasem dla mnie, kiedy jej słuchałam, czas zatrzymywał się. Ciotka otwierała tajemnicze drzwi zaryglowane od lat. Wydawało mi się, jakby każdy dzień z siostrą mojego ojca miał jakiś pozaziemski wymiar. Z otchłani czasu wyłaniała się najważniejsza osoba mojego życia. Babcia Antonina, matka ciotki i mojego ojca. Antonina Felicja Konstancja z martwych wstała w Kanadzie. W okrągłych oczach swojej córki, niebieskich jak kawałek nieba, w lekko wystających kościach policzkowych, w głosie. Ciotka także zamiast mówić, prawie śpiewała, zmiękczając L, tylko bardziej trzeszcząco, od papierosów. Tym samym gestem babci pokazywała, że coś jest niewarte słów. I dziwiła się, jak babcia, prawie niezauważalnie. Jak babcia zastygała czasem w uśmiechu, lekko wysuwając podbródek, jakby czekała, co będzie dalej. Tyle, że w odróżnieniu od swojej matki miała wszystkie zęby, chociaż sztuczne. Malina Stary-Godycka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Środowe popołudnie witam słuchaczy i zapraszam do wysłuchania części mszy D-dur Ludwika van Beethovena. Przed nami czwarta część Missa Solemnis Sanctus.
godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.